Lichocka, Babinetz i Czabański wybrani do RMN. Sejm zdecydował Joanna Lichocka, Babinetz i Czabański wybrani przez Sejm do Rady Mediów Narodowych. Sejm wybrał w piątek Joannę Lichocką, Piotra Babinetza i Krzysztofa Czabańskiego do Rady Mediów Narodowych. Ich kandydatury zostały zgłoszone przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Za kandydaturą Joanny Lichockiej opowiedziało się 228 posłów, 209 głosowało przeciwko. Od głosu wstrzymała się jedna osoba. Za wyborem Piotra Babinetza zagłosowało 227 posłów, 206 głosowało przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Kandydaturę Krzysztofa Czabańskiego poparło 225 posłów, 205 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu. Kandydatury Lichockiej, Babinetza i Czabańskiego zostały zgłoszone przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Rada Mediów Narodowych, 6-letnia kadencja. Według ustawy kadencja członka Rady trwa 6 lat. W lipcu 2022 upływa kadencja Krzysztofa Czabańskiego, Joanny Lichockiej, Elżbiety Kruk i Juliusza Brauna. W Radzie zasiada nadal Robert Kwiatkowski, który został do niej powołany w 2020 roku. Rada Mediów Narodowych została powołana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 rok. O Radzie Mediów Narodowych. Powołuje ona i odwołuje zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Kadencja członków Rady trwa 6 lat. W skład RMN wchodzi 5 osób, 3 wybrane przez Sejm i 2 powołane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez 2 największe kluby opozycyjne. Kandydatury na członków RMN wybieranych przez Sejm mogą być zgłaszane przez marszałka Izby albo grupę co najmniej 35 posłów,